Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, pozdrawiam Cię serdecznie z Barcelony i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w co powinniśmy inwestować, a w co nie powinniśmy, bo to jest równie ważna rzecz. Ale na początku, jeżeli nie inwestowałeś do tej pory w kryptowaluty, a chcesz kupić swojego pierwszego Bitcoina lub Ethereum, możesz to zrobić na giełdzie polskiej BitBay. Natomiast jeżeli później chcesz kupić więcej innych kryptowalut, to możesz to zrobić na zagranicznej giełdzie Binance, na którą możesz przelać na przykład Ethereum kupione na BitBayu. Linka do obydwu tych giełd masz pod tym nagraniem. No i dobra, teraz jedziemy z koksem. Ludzie uwielbiają inwestować w kryptowaluty w dzisiejszych czasach, ponieważ to jest temat modny, popularny, fajny i tak dalej. Kiedyś różne inne tematy były popularne. Kiedyś na przykład warto było kupować akcje firm związanych z internetem, z rozwojem technologicznym i tak dalej. W przyszłości może to będą firmy związane ze sztuczną inteligencją. Natomiast jeszcze wcześniej nieruchomości były na topie, jeszcze wcześniej złoto, które gdzieś tam wraca i tak dalej. Zasada każdego profesjonalnego inwestora jest taka, że inwestować należy w coś, co rozumiesz, co znasz, w czym wiesz, o co chodzi. I to jest mega ważne teraz, bo po pierwsze, samo inwestowanie w kryptowaluty dla wielu ludzi jest bezsensem w tym momencie, ponieważ oni wchodzą w to i nie wiedzą dlaczego. To znaczy weszli, bo kolega wszedł. Ktoś im powiedział, słuchaj, fajne to, kup se Bitcoina, będzie dobrze. Ja często, jak mam wielu znajomych siedzących w kryptowalutach, zadaję pytanie na przykład, dobra, kupiłeś Substratum, fajnie, wierzysz, że ten projekt urośnie i tak dalej, no ale dobra, dlaczego? No, trzy powody, dlaczego Substratum ma urosnąć 100 razy. I się okazuje, że tak naprawdę oni nie wiedzą, co to jest Substratum. Po prostu kolega im powiedział, że Substratum to jest fajna rzecz, warto kupić. No to idąc tym tropem, no tak się nie da inwestować. Pamiętaj, ja często powtarzam w nagraniach, że nie ma ekspertów od kryptowalut, co oznacza, że każdy ma jakieś tam poglądy, przekonania. Powtarzam też, że trzeba poznać jak najwięcej tych poglądów i przekonań. Natomiast mnóstwo ludzi w ogóle się nie edukuje, w ogóle nie wie, w co wchodzi tak naprawdę. Wchodzą w kryptowaluty, bo fajnie. Ci sami ludzie tam parę lat temu weszliby w 2004 na przykład bańkę dotcomową, inwestowaliby w firmy internetowe, pewnie kierując się tym, że no nie wiem, fajne są, fajnie brzmią i tak dalej, tak jak teraz, jak wiemy, że firma Kodak urosła tam i ceny jej akcji urosły o tam, nie wiem, 120% w 2 dni, dlatego że powiedzieli, że zrobią swoją kryptowalutę. Tak naprawdę ludzie nie wiedzą, czemu ta kryptowaluta miałaby służyć, co by miało się z tym wiązać, do czego, nie wiem, jak to tę firmę rozwinie. Większość tych ludzi, którzy kupowali te akcje, tak naprawdę nie wiedzą dlaczego. W sensie, no, nie rozumieją tego. I to jest mega ważne. Znam wielu ludzi, którzy inwestują w nieruchomości, na przykład na podnajem, czy na wynajem jakiś długoterminowy, kupują te nieruchomości na kredyt i tak naprawdę jak się usiądzie z kalkulatorem, to i się ma jakiekolwiek pojęcie o inwestowaniu, no to w 15-20 minut jesteś w stanie wyliczyć, że ci ludzie no praktycznie prawie na czymkolwiek by zarobili dużo większe pieniądze. Jakby kupili rower i go wypożyczali za 20 zł na dobę, to pewnie zarobiliby więcej niż na jakimś tam małym mieszkanku, które kupią za 200 tysięcy. No ale można powiedzieć, że mają jakąś tam wartość kiedyś za 30 lat i tak dalej. I to jeszcze może być ok, jeżeli ktoś to rozumie, jeżeli ktoś siadł z tym kalkulatorem, wyliczył to, zdaje sobie sprawę z tego, jakie są liczby i stwierdza, lepiej kupić kawalerkę i ją podnajmować, niż na przykład trzymać te pieniądze na lokacie. No i spoko, wtedy jest ok, natomiast ogólnie jest mega ważne, żeby wiedzieć, w co wchodzisz. To jest też ważne, bo usłyszysz często w świecie inwestycji o dywersyfikacji, czyli że trzeba mieć różne aktywa w różnych miejscach, że nie możesz na przykład w świecie kryptowalut, nie możesz wszystkiego trzymać w Bitcoinie, warto to trochę rozpuścić na różne inne projekty, trzymać trochę w tym, trochę w tamtym, trochę w tamtym, ale ogólnie też mówi się o dywersyfikacji, czyli część w kryptowalutach, część na przykład w złocie, część może w przyszłości w nieruchomościach, czego wielu z Was pewnie doczeka, jak będą konsekwentnie dążyli do swoich celów. No i ogólnie jest ok. Natomiast z tą dywersyfikacją też się wiąże pewne niebezpieczeństwo, że znowu musisz rozumieć, w co inwestujesz, a nie da się rozumieć wszystkiego. Nie jesteś w stanie rozumieć każdej inwestycji, bo po prostu nie ma jak. Także no nie wystarczy Ci czasu, żeby się wyedukować w nieruchomościach, w kruszcach, w złocie, srebrze, w kryptowalutach, w każdej kryptowalucie i tak dalej. I teraz już spłycając to do samych kryptowalut, mega ważne jest,
że zanim zainwestujesz w jakiś projekt, zbadaj go, sprawdź, posłuchaj, poglądaj nagrania, poczytaj, wejdź na jego stronę, sprawdź tych ludzi, którzy go reprezentują i tak dalej, i tak dalej. Zrób po prostu wszystko, co się da, aby wiedzieć jak najwięcej, wiedzieć w co wchodzisz, żeby nie było sytuacji, że kupiłeś substratum, a nie wiesz co to jest, do czego to służy, na ile twoim zdaniem to jest realne, bo na przykład jak wiesz co to jest, że to ma być zdecentralizowany internet i tak dalej, to możesz ocenić, czy twoim zdaniem to jest realne, żeby ktoś zdecentralizował cały internet i żeby ktoś do tego dopuścił i tak dalej, więc to są różne kwestie, na które należy koniecznie zwrócić uwagę, więc pamiętaj, nie bądź jak te barany, bo barany mają to do siebie, że jak jest dobrze, to im też jest dobrze. Dobrze, bo to jest taka wygrana na loterii, jak 2017 rok w świecie kryptowalut, że mógł być ktoś totalnym inwestycyjnym idiotą i tak zarobił. Natomiast te czasy się skończą albo już się skończyły, nie wiemy tego, natomiast nawet jak się nie skończyły, to się skończą prędzej czy później i wtedy wiedza będzie kluczowa. A pamiętaj, że na każdej giełdzie zawsze zarabia no, te 10% ludzi max, co oznacza, że reszta to są barany do golenia. I czym się różnią te 10% ludzi od tych 90%? No wiedzą. Wiedzą, nie szczęściem, nie przypadkiem i tak dalej. Jakby tu chodziło o szczęście, o przypadki, no to wielkie banki, korporacje nie inwestowałyby ani teraz w kryptowaluty, ani wcześniej na rynkach walutowych, forex i tak dalej. Oni po prostu mają system, oni się trzymają konkretnych zasad, oni mają dużo wiedzy, zatrudniają fachowców, którzy wiedzą jak tutaj z miliona zrobić 10 i tak dalej. No a cała reszta ludzi to są ci, którzy w coś wchodzą, bo fajnie jest, no i to oni te 10 milionów tamtym dadzą. I tak to niestety wygląda. Chciałbym, żebyś ty był wśród tych 10%, którzy zarabiają, no bo możesz, tylko trzeba się edukować, więc pamiętaj, zanim wejdziesz w jakąkolwiek kryptowalutę lub w jakąkolwiek w ogóle inwestycję, poedukuj się, poczytaj, powchłaniaj książki, powchłaniaj artykuły, blogi, wejdź na YouTube'a, poszukaj i tak dalej, policz, pokombinuj i dopiero jak jesteś pewny, tak, waluta, nie wiem, Monero mi się podoba, jest fajna i tak dalej, to wtedy wchodzisz i jest ok. I o to chodzi. To oczywiście znowu, to nie daje pewności sukcesu, natomiast podejście przeciwne daje praktycznie pewność porażki. A tu nie o to chodzi, więc to tak jak mówię, te osoby, które wchodzą, nie wiedząc w co, one zarabiają tylko w złotej erze, jak jest to Eldorado takie, że wszystkim się udaje, czyli ten 2017 rok. Natomiast mamy 2018, mamy luty, co oznacza, że jest pewna szansa, patrząc na rynek, który ciągle spada i spada i spada i przestać coś nie może, to ta szansa, można powiedzieć, jest coraz bardziej rosnąca, że może już ta bańka pękła faktycznie i będzie liczyła się już tylko wiedza. Zatem życzę ci bardzo dużo wiedzy, czyli pamiętaj, jedno proste pytanie, jak to zastosować w praktyce. Za każdym razem, jak coś chcesz kupić, na przykład jakąś walutę i tak dalej, zadajesz sobie pytanie, czy wiem, co to jest? Czy wiem, co to jest za projekt? Po prostu. I już, jak wiesz, jak rozumiesz, to wtedy ok. Dzięki bardzo za wysłuchanie, pozdrawiam cię z zachmurzonej trochę Barcelony. Za mną widzisz Rambla del Mar, dla mnie to jest szczególne miejsce, lubię tu wracać. Na tym molo się oświadczyłem 10 lat temu, także dobrze wspominam te miejsca. Wszystkiego dobrego ci życzę, a dla wszystkich osób zainteresowanych projektami, w które ja aktualnie wchodzę i tym, jak badam te projekty, czyli to, o czym dzisiaj mówiłem tak naprawdę, jak sprawdzam, jak zyskuję wiedzę o danym projekcie, żeby móc później zdecydować, czy warto, czy nie, to dla tych osób mam regularne webinary, czyli bezpłatne szkolenia internetowe. Link do najbliższego znajdziesz w opisie tego filmiku. Tam również znajdziesz najbliższą datę, także zapraszam cię na ten webinar i słyszymy się wkrótce, zarówno na webinarze, jak i w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam cię serdecznie z Barcelony. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Cześć.